podczas czwartkowych i piątkowych zajęć na Teamsie pytaliście, jak uruchomić aplikację Map My Fitness na telefonie. Jest to bardzo proste. Klikamy po prostu na ikonkę. W tym momencie otwiera nam się aplikacja. Tutaj u góry wybieramy aktywność. Możemy wybrać z listy. Tą listę możemy oczywiście sobie rozwinąć. Tu mamy jeszcze dodatkowe ćwiczenia. Ja miałem wybrane wędrowanie i przy tym wędrowaniu pozostanę. Tak? Mamy już gotowe urządzenie, mamy wybraną aktywność. Tutaj mamy ikonkę w lewym górnym rogu GPS-a. No i żeby rozpocząć trening, klikamy trenuj. W tym momencie rozpoczyna nam się jakby trening, który jest rejestrowany przez urządzenie. Jeżeli kończę trening, klikam wstrzymaj. I żeby go zapisać, przytrzymuję chwilę i w tym momencie trening jest zakończony. Żeby został zapisany w aplikacji, muszę w prawym górnym rogu kliknąć zapisz. Pojawił mi się komunikat o GPS-ie, ponieważ to, co mówiliśmy wcześniej, jeżeli jesteśmy pod dachem, może się okazać, że GPS nie wykryje sygnału. No i mamy podsumowanie naszego treningu. Myślę, że to wszystko jest jasne. Gdyby były pytania, proszę pisać albo porozmawiamy jeszcze o tym podczas lekcji na Teamsie.